Małgorzata Parys, dzień dobry. Zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej. A oto co w programie przed nami. Zniszczył kamery, ale i tak nagrał go monitoring. Już następnego dnia jaworscy kryminalni odwiedzili podejrzanego w jego miejscu zamieszkania. Choć sprawa umorzona, 26-latek może trafić do więzienia. Zebrany i przesłany przez policjantów materiał dowodowy był w 100% zgodny z DNA jednego z podejrzanych. Policjanci z Jawora zatrzymali 35-latka, który włamał się do lodziarni, po czym ukradł laptopa oraz pieniądze i uszkodził kamer monitoringu. Nie przewidział, że nagrał go monitoring miejski. Jaworska policja otrzymała zgłoszenie dotyczące włamania w Bolkowie. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawca dostał się do pomieszczenia, wyważając zabezpieczenia okna wystawowego budynku, a następnie dokonał kradzieży laptopa, pieniędzy oraz rejestratora monitoringu. Aby nie zostać zatrzymanym, mężczyzna uszkodził również kamery zamontowane wewnątrz pomieszczenia. To jednak na nic się zdało, bo włamywacza udało się zatrzymać dzięki kamerom miejskiego monitoringu. Monitoring miejski zarejestrował moment włamania, a także wizerunek sprawcy. Już następnego dnia jaworscy kryminalni odwiedzili podejrzanego w jego miejscu zamieszkania. Kompletnie zaskoczony mężczyzna został zatrzymany. Skradziony komputer udało się odzyskać. W sumie straty po włamaniu zostały oszacowane na kwotę 3,5 tysiąca złotych. 35-latek z Jawora usłyszał już zarzuty. Prokurator rejonowy w Kamiennej Górze zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem. Mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy, bo już wcześniej poznał więzienne realia. Powybijał szyby w samochodach i porysował karoserię. Ponieważ sprawca nie został wykryty, sprawę umorzono. Wandal czuł się bezkarny, jednak jego spokój nie trwał długo. Dzięki zabezpieczonemu materiałowi biologicznemu sprawcę udało się ustalić. 26-latkowi grozi 5 lat więzienia. W maju bieżącego roku policjanci dostali zgłoszenie, że na terenie jednej posesji w gminie Rudna w dwóch samochodach wybito szyby i uszkodzono ich karoserię. Właściciel oszacował straty na blisko 8 tysięcy złotych. Funkcjonariusze w trakcie trwania dochodzenia zabezpieczyli ślady, wykonali wiele czynności, w tym także wytypowali podejrzanych o ten czyn mężczyzn, od których został pobrany materiał biologiczny. Ponieważ jednak sprawcy nie wykryto, sprawa została umorzona. Nie oznacza to jednak, że o sprawie zapomniano. Rudnowscy policjanci cały czas współpracowali z krakowskim laboratorium kryminalistycznym. Przełomem w sprawie okazała się być przesłana z Krakowa opinia. Okazało się bowiem, że zebrany i przesłany przez policjantów materiał dowodowy był w 100% zgodny z DNA jednego z podejrzanych. Sprawcą okazał się 26-letni mieszkaniec gminy Rudna. Został już zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Grozi mu nawet 5 lat więzienia. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej zatrzymali ciężarówkę, która przewoziła aż 23 tony nielegalnych odpadów. Na naczepie ciężarówki znajdowały się tworzywa sztuczne, ale ich odbiorca nie posiadał wymaganych zezwoleń. Teraz może zapłacić nawet kilkaset tysięcy złotych kary. Ciężarówka z odpadami została zatrzymana do rutynowej kontroli na autostradzie A4. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej wykryli nielegalny przewóz 23 ton odpadów do Polski. Polski odbiorca towaru nie posiadał wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska uznał przewóz za nielegalny. Naczepę wraz z towarem zajęto do postępowania karnego. Kierowca ciężarówki, która przewoziła nielegalny towar, został ukarany mandatem w kwocie kilkuset złotych. Przewoźnik w postępowaniu administracyjnym jest zagrożony karą łączną w wysokości 13 tysięcy złotych. A odbiorcy w postępowaniu karnym grozi kara nawet do 500 tysięcy złotych. Dalszym losem przewoźnika tego transportu oraz jego odbiorcą zajmie się sąd. W dalszej części programu zobaczymy jeszcze. Spada frekwencja w szkołach, uczniowie chorują. Młodzież też dość odpowiedzialnie podchodzi do restrykcji. Duże zmiany w PWSZ imienia Witelona. Chcemy zmienić wizerunek uczelni. Minął miesiąc od pierwszego powakacyjnego dzwonka. Uczniowie wrócili wreszcie w szkolne mury i mogą normalnie chłonąć wiedzę. Sprawdzaliśmy, czy istnieje ryzyko powrotu do zdalnej nauki w głogowskich placówkach.
Od początku września w całym kraju słyszeliśmy o wielu przypadkach, kiedy poszczególne klasy musiały wracać do zdalnej nauki. Dyrektorzy głogowskich szkół dotąd na szczęście nie musieli mierzyć się z taką sytuacją. Nie mieliśmy takiego przykładu, nie mieliśmy takiego ryzyka, żadnej informacji o jakiejkolwiek kwarantannie ucznia, czy też jego rodzica, a już na pewno o sytuacji, kiedy by był COVID w danej rodzinie. Nie mieliśmy, dlatego też można powiedzieć, że pracowaliśmy spokojnie, jeżeli chodzi o tą absencję uczniów z tego tytułu. Stany klas są takie, że możemy normalnie prowadzić edukację i myślę, że młodzież też dość odpowiedzialnie podchodzi do restrykcji, jakie zostały wprowadzone, do wytycznych, może nie restrykcji, ale wytycznych, jakie zostały wprowadzone przez minister edukacji i nauki, głównego inspektora sanitarnego. Także w tej chwili nie ma zagrożenia takiego, abyśmy musieli ponownie uczyć się w systemie hybrydowym, no a co najgorsze jeszcze w systemie zdalnym. Brak zachorowań na koronawirusa to optymistyczna wiadomość, ale to nie oznacza, że frekwencja w szkołach jest stuprocentowa. Uczniowie zmagają się z przeziębieniami, przez to często opuszczają zajęcia. Frekwencja była cały czas i jest cały czas monitorowana w szkole i wygląda to w tej chwili po poszczególnych dniach września, że było to około 15-17% uczniów nie było obecnych. Interesowaliśmy się tą sytuacją i była to sytuacja spowodowana przede wszystkim właśnie sprawami zdrowotnymi, a więc jakieś przeziębienia, może biegunki, może jakieś sytuacje podgorączkowe. Jeżeli chodzi o frekwencję uczniów, jest ona na ten czas i porę roku normalna. Nie mamy żadnego zachorowania, jeżeli chodzi o COVID. Natomiast, no wiadomo, są zaziębienia, jest grypa, ale jakby drastycznego wzrostu zachorowań w szkole nie odnotowujemy. Dobra sytuacja zdrowotna pozwala szkolnym pedagogom i psychologom na pracę z tymi uczniami, na których zdalna nauka odcisnęła największe piętno, a to objawia się w różny sposób. Trzeba przyznać, że część uczniów zrobiła sobie zaległości w trakcie tego zdalnego nauczania i wynikało to albo z problemów technicznych, nie mieli odpowiedniego sprzętu, albo coś tam nie działało, albo jakoś tak nie byli w stanie w warunkach domowych zmobilizować się do takiego regularnego łączenia się. Też takie badania ankietowe pokazywały nam, że uczniowie boją się, jak to będzie po powrocie, czuły taką presję związaną z nauką, z tymi zaległościami. Tutaj nauczyciele bardzo się starają nadrobić ewentualne braki. Jednak nie tylko braki w nauce są zauważalnym problemem wśród młodzieży. Trzeba bowiem popracować także nad integracją. Tutaj też, jeśli chodzi o kontakty rówieśnicze, to bardzo często one uległy poluzowaniu. Dzieci też się obawiały, jak to będzie, kiedy znowu znajdą się wszyscy w jednej klasie na żywo. Natomiast tutaj z naszych obserwacji wynika, że dzieci bardzo dobrze sobie poradziły na nowo z wejściem jakby do klasy. Tutaj pojedyncze przypadki wymagały takiego dodatkowego wsparcia z naszej strony. Ja tutaj właśnie ewentualnie służyłam pomocą, kiedy trzeba było dodatkowo wesprzeć takich uczniów. Szczególnie klasy obecne pierwsze i klasy obecne drugie to są te roczniki, którym towarzyszyła pandemia, można powiedzieć, na początku ich nauki. Myślę, że warto było się nimi zainteresować, warto było przede wszystkim zorganizować różnego rodzaju działania integracyjne, wyjazdy, wycieczki, po to, żeby się lepiej poznali nawzajem i łącznie z nauczycielami. I można powiedzieć, że to wszystko już po części jest za nami. Sytuacja zakażeń koronawirusem w kraju jest coraz gorsza, ale nie znajduje to odzwierciedlenia w powiecie głogowskim, gdzie minionej doby potwierdzono tylko dwa takie przypadki. Kwarantanną objętych jest 76 osób i na szczęście nie dotyczy to żadnej ze szkół. Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zapowiedziały zmianę strategii funkcjonowania uczelni. Chcemy być widoczni nie tylko na arenie krajowej, ale i międzynarodowej, zapowiedział rektor Andrzej Panasiuk. W murach PWSZ imienia Witelona w Legnicy dziś inauguracja roku akademickiego, która była okazją do zapowiedzi istotnych zmian. Jedną z najłatwiej dostrzegalnych zmiana nazwy. Od 1 stycznia 2022 roku będzie już bowiem funkcjonowała jako Kolegium Witelona Uczelnia Państwowa. Przede wszystkim chcemy zmienić wizerunek uczelni poprzez jej nazwę, która to nazwa ulegnie zmianie z dniem 1 stycznia 2022 roku, a co się z tym wiąże, również kładziemy nacisk na zmianę wizualizacji, na
zmianę generalnie postrzegania uczelni. Zmieni się zatem nazwa i logotyp uczelni. Najważniejsze jednak, że jak zapowiadają jej władze, zajdą istotne zmiany w strategii funkcjonowania służące podniesieniu statusu. To m.in. położenie większego nacisku na badania naukowe, co pomoże budować markę także poza krajem, także po to, by odpowiedzieć na oczekiwania lokalnej społeczności. Ponad 20-letnia historia uczelni świadczy o tym, że jesteśmy bez wątpienia silną marką w regionie, ale również ważnym ośrodkiem kształtującym społeczność lokalną. Jesteśmy częścią tej społeczności, jesteśmy otwarci na dialog, innowacje, współpracę. Obecna na konferencji poprzedzającej inaugurację roku akademickiego była wiceminister Marzena Machałek, która zapewniła o wsparciu inicjatywy Legnickiej Uczelni przez MEN w przyszłym roku z wynoszącego 1 000 000 000 zł budżetu na inwestycje w infrastrukturę. 9 milionów z tej kwoty ma trafić właśnie na Sejmową. Z naszej ziemi, to znaczy z Polski, czyli z Legnicy, będą w świat iść pięknie, wspaniale wykształcone kadry, zarówno w sposób praktyczny, ale też z ambicjami akademickimi. Gratuluję tych ambicji, bardzo się z tego cieszę. Władze uczelni zapowiedziały uruchomienie nowych kierunków menadżer administracji publicznej oraz inżynier produkcji i logistyk, a także poinformowały o planach otwarcia studium psychologii. To jednak plany na przyszły rok. Dziś zarówno studenci, jak i pracownicy PWSZ żyli uroczystą inauguracją. Jego charyzma i osobowość sprawia, że chce z nim ćwiczyć każdy. Pokochały go zwłaszcza kobiety. Ostatni wielki trening z Kuczajem w hali RCS był strzałem w dziesiątkę. 9 października znowu będzie okazja, aby poćwiczyć z tym wyjątkowym trenerem. Trwają zapisy na trening pod nazwą Łączmy Pokolenia. Wyjątkowym podejściem i wyrozumiałością wobec kobiet zdobył ich serca. Uwielbiają go również mieszkanki Zagłębia Miedziowego. Jego pierwszy trening w Lubinie okazał się strzałem w dziesiątkę. Teraz ponownie będzie można poćwiczyć z Kuczajem. Zapraszam Was bardzo serdecznie, z całego serca. Mam nadzieję, że wszystkie te osoby, które były na treningu w Lubinie, o kiedy to było, jeszcze przed całą pandemią, wrócą i będziemy się świetnie bawić, powtórzymy tą samą energię, która była wtedy, a może i nawet jeszcze większą. Jest to w zasadzie nasza kolejna impreza taka sportowa, którą organizuje Fit Arena wraz z Stowarzyszeniem Lubin 2006. I po raz kolejny padło na Daniela. Poprzednie cieszyło się ogromnym powodzeniem. Na dzień dzisiejszy to również cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Aby wziąć udział w treningu z Kuczajem, trzeba się na niego wcześniej zapisać, wysyłając maila na adres treningskuczajem@fitarena.eu. W wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko, miasto oraz numer telefonu. Pierwsze 400 osób otrzyma maila zwrotnego z dalszymi instrukcjami oraz biletem. Zostało jeszcze około 100 wolnych miejsc. Event dzieje się pod hasłem Łączymy Pokolenia. Także nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych, wprost przeciwnie, liczymy na bardzo szerokie spektrum wiekowe. Także zapraszamy od najmłodszych do najstarszych i nie tylko panie, aczkolwiek faktycznie event cieszy się zainteresowaniem głównie pań. Także nie ma limitów wiekowych. Trening rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 14. Rozgrzewkę poprowadzą trenerzy personalni z siłowni Fit Arena. Wystarczy zabrać ze sobą wydrukowany bilet, sportowy strój i pozytywne nastawienie. Dla wszystkich uczestników mamy przygotowane maty okolicznościowe do treningu, także każdy z naszych gości, z tych 400 osób, które chcemy ugościć w sobotę, takową matę otrzyma. No na sportowo, buty zmienne, strój sportowy. Będzie na pewno bardzo aktywnie, bardzo intensywnie i pot się będzie lał strumieniami. Będzie więc sporo ruchu oraz mowa motywacyjna, z której słynie Kuczaj. Po treningu będzie sobie można z nim zrobić pamiątkowe zdjęcie. Burmistrz Polkowic Łukasz Późniecki podsumował swoją dotychczasową pracę, a jednocześnie przyznał już, że będzie się ubiegał o urząd w kolejnej kadencji. Największym problemem, z jakim do tej pory musiał się zmagać, była pandemia. Burmistrz Polkowic, podsumowując 2,5 roku swojej kadencji, zaznacza, że ten czas był przede wszystkim zdominowany przez pandemię koronawirusa. Zdrowie mieszkańców stanęło na pierwszym miejscu i wszelkie działania związane z uchronieniem zdrowia i życia mieszkańców Polkowic były najważniejsze. Liczne działania związane z pomocą w trakcie pandemii, zwłaszcza dla grup najsłabszych, seniorów, osób samotnych, ale również wspieranie Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych,
Polkowickiej Przychodni, czy też okolicznych szpitali. Według wyliczeń gmina Polkowice przeznaczyła na wydatki związane z pandemią około 5 milionów złotych. Gdy weźmiemy pod uwagę inwestycje, to pieniądze zostały wydane m.in. na budowę Alei Jana Pawła II oraz na renowację wiatraka. Czyli tego symbolu Polkowic, ale to są te również drobniejsze inwestycje zarówno na terenie miasta, takie chociażby jak inwestycje w infrastrukturę sportową, czy też w poszczególnych sołectwach. Obecnie roczny budżet gminy Polkowice jest szacowany na około 300 milionów złotych. Burmistrz Późniecki przy okazji spotkania z dziennikarzami zadeklarował, że będzie się ubiegał o kolejną kadencję, ale jeszcze w tej obecnej ma wiele rzeczy do zrealizowania. Druga część kadencji to, miejmy nadzieję, już ta część spokojniejsza, w której pożegnamy sytuacje związane z epidemią, ale to w dalszym ciągu będą bardzo duże nakłady na służby zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze i będziemy też tak starać się przystosowywać służbę zdrowia, aby odpowiadała na te najnowsze wyzwania. Poza tym w planach polkowickiego ratusza jest m.in. zakup kolejnych ekologicznych autobusów. To już wszystko w wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.